poruszając się po Woodstocku i po tej takiej strefie, która nie jest dostępna dla zwykłych Woodstockowiczów, rozmawiam z markami, z firmami, z ludźmi, którzy nie są normalnymi Woodstockowiczami i staram się odkryć różnego rodzaju, nie wiem, smaczki, prawdy i rozmawiając z tobą, chciałbym się dowiedzieć, jak wygląda, wiesz, życie i praca dziennikarza na Woodstocku. To jest maraton non-stop, zasuwania, czy też może to jest luzik robota, pijecie, jak to wygląda od tej twojej strony? Tego drugiego raczej bym się nie trzymał, bo ktoś, kto... Nie ma picia? Jeżeli ktoś by miał luzik i pił, to nie wytrzymałby 3 dni pracując po 12 godzin. To nie ma takiej możliwości. Albo potem, wracając z Woodstocku, musiałby wziąć sobie miesiąc urlopu w redakcji. Tak się nie dzieje. Zdarzają się imprezy oczywiście, ale rzadko w pracy. Raczej to się robi nad ranem, czyli jak kończy się Woodstock o 2 w nocy. Ale to wtedy impreza trwa godzinę, bo trzeba iść spać, bo trzeba znowu o 9 wstać, zjeść śniadanie, żeby nabrać sił, żeby znowu cały dzień być na Woodstocku. Ważne jest, żeby mieć plan. Jadąc na Woodstock, zarysować sobie jakiś taki plan, z kim chce się spotkać, co się chce nagrać, co się chce przekazać słuchaczom, jaki mamy zamiar, co mamy z tego Woodstocku wynieść, jaki mamy cel. Oczywiście zazwyczaj tak bywa, że przyjeżdżając tu, wszystko bierze w łeb, wszystko się odwraca do góry nogami i będąc tu i obserwując, kto przyjechał, albo kto nie przyjechał, albo jakie są osoby, które miały nie być, a przyjechały, ten plan tworzymy od nowa, na szybko. Z dnia na dzień to się wszystko zmienia, więc musimy być bardzo elastyczni, no też mobilni i działać w grupie, żeby też jakby rozdzielać swoje obowiązki, żeby każdy robił coś, bo jedna osoba nie jest w stanie tego przerobić. Jurek Owsiak, cała ekipa WOŚP często mówi, podkreśla, że stara się stwarzać dziennikarzom i mediom bardzo dobre warunki pracy, żeby mieli wszystko zapewnione. Tak faktycznie jest? Tak jest. Tak jest. Wszystko jest zapewnione, mamy dostęp tam, gdzie chcemy, robimy to, co chcemy, robimy to, ile chcemy. Mało tego, jeżeli my jako Antyradio chcemy transmitować koncerty na żywo na naszej antenie, jest ekipa też od Jurka Owsiaka, która dogaduje te transmisje z artystami albo z managementem. Także tak, to jest prawda, pomocny jest Jurek i całe WOŚP jak najbardziej. A myślisz, że to jest dobre miejsce dla początkującego dziennikarza, kogoś, kto się chce zająć na poważnie dziennikarstwem, żeby tutaj zdobywał swoje szlify? Jednym słowem, czy zabrałbyś na Woodstock ze sobą praktykanta, żeby ci pomagał? On da sobie radę, czy utonie? Myślę, że zabrałbym. Najpierw dałbym jeden Woodstock, żeby nic nie robił, tylko żeby obserwował, co się robi. Żeby chodził na wywiady i słuchał wywiadów i wiedział, jakie pytanie chce się zadać. Bo jeżeli spotykasz się z, nie wiem, z Living Color albo spotykasz się z Apokaliptyką i masz na rozmowę 5 minut, no to musisz wiedzieć, o co chcesz zapytać, tak? Bo nie zapytasz na rozmawiając z gwiazdą przez 5 minut, jaka będzie ich najnowsza płyta, tak? Albo czy mają w planach nową płytę, no bo takich rzeczy, szkoda czasu na coś takiego, tak? Warto wyciągnąć od nich coś, o czym nie piszą w prasie, albo nie mówi się w mediach, albo nie można tego przeczytać w internecie, a ktoś coś usłyszał, ktoś powiedział, no bo wiadomo, że brat dziennikarska też dzieli się swoimi rzeczami i swoimi wiadomościami, które nie do końca idą też do ogólnego obiegu. Także tak, ten praktykant by był tutaj na pewno przeorany i pracowałby po 10 godzin, ale by się temu przyglądał i potem za rok wziąłbym go i puścił go w jeden dzień. Oczywiście będąc przy nim i obserwując, co robi, jak robi i czy szybko robi, bo to też jest ważne, żeby to robić szybko, bo nie ma sensu nagrywać rozmowy z gwiazdą, która za godzinę będzie na dużej scenie i puszczać tego wywiadu 2 dni potem, no bo to już nie jest gorący materiał. A te umiejętności takie techniczne przy okazji pracy, załóżmy dla Antyradia, ogarnięcie, nie wiem, internetu, aplikacji, tego typu, to są umiejętności faktycznie pożądane, czy raczej ktoś powinien się koncentrować na jednym, na dobrej umiejętności umiejętności rozmowy, wywiadowania gwiazd? Pytanie, co się chce uzyskać, tak? Bo jeżeli chce się napisać o tym artykuł po Woodstocku, no to warto nagrać dobrą rozmowę i potem skoncentrować się tylko na spisaniu tej rozmowy, zredagowaniu, ewentualnie dać jeszcze do call-outu komuś z managementu i potem puścić jeden artykuł. Ale w takim naszym przypadku, jak jesteśmy radiem, transmisja, wywiady na żywo, wywiady do internetu, pliki. Mówisz o tych aktywnościach, nie wiem, właśnie zdjęcie na Twittera, status, Instagram. Nagle okazuje się, że dziennikarz musi być takim jednoosobowym kombajnem multimedialnym. Z jednej strony tak, z drugiej strony nie, bo tutaj nie jestem sam, tak?
jest nasza cała grupa i każdy zajmuje się czymś, tak? Są osoby od wywiadów, od prowadzenia audycji, są osoby, które pilnują tego, żeby sygnał dochodził z dużej sceny taki, jak ma być, są osoby, które pilnują, żeby satelita działała tak, jak powinno, żeby to dochodziło w całą Polskę, są osoby, które obsługują internet, nagrywają film, także tu jest cały czas mechanizm, który się zazębia. Okej, spoko. Dzięki serdecznie za rozmowę, lecimy dalej. Dzięki, do zobaczenia.